mistrz dystansu do siebie, mistrz dystansu do rzeczywistości, po prostu mistrz Jan Nowicki z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Janie, dzień dobry, dzieci. Ja muszę... Tato. Masz na to był komplement. Już możemy, tato? Tak. Ja muszę panu od razu podziękować, bo pan o mnie też napisał w swojej książce Mężczyzna i one. Ja tutaj znalazłam ten fragment natychmiast. Panowie, posłuchajcie i uczcie się. Posłucham. Nienawidzę kobiet milczących. Kobieta ma albo paplać o wszelkich błahostkach życia, okraszając każdą wypowiedzianą przez siebie bzdurę cudownym uśmiechem. No ale zapomniałem dodać, że nie może paplać to, co robisz ty za pieniądze. Ale właśnie... ja kocham to paplanie. Miałem pytać, kto to panu napisał. Ja też mam fragment o sobie. No to dajesz. Bo jest taki fragment, że mniej byłoby na świecie, pisze pan Jan, nieudanych małżeństw, gdyby kobiety, wychodząc za mąż, zdawały sobie sprawę, że tak naprawdę adoptują dużego chłopca. Albo tak jest, nie? No jest, oczywiście, jest. Że ja tu znam takiego jednego, wiesz, który w ogóle podrywa na chłopca, przytula się, on wygląda zresztą chłopięco i zanim się ona zorientuje, że to nie dziecko, to on już ją wykorzystuje jako mężczyzna. Chyba wiemy, o kim mowa. O nie, na pewno nie wiesz. Tak się składa, że pan też o mnie napisał, strona 202, wielki człowiek, kropka, geniusz, kropka. Wielki człowiek, rzeczywiście, kropka. Rzeczywiście dużo osób się odnajduje zapewne w tych myślach, bo to są takie mądrości dojrzałego człowieka. To kto już podziękował za tę książkę? Syn podziękował? Nie, nikt mi specjalnie nie dziękował. Wystarczy, że kupią, nie muszą dziękować. Wiesz, to są takie drobiazgi, które nachodziły mnie. Mówię o tych tekstach, tekścikach przez parę lat i one teraz zostały zebrane. Wiesz, takie mam wrażenie, że te wszystkie gołębie są w jednym gołębniku. No i mają dobry tytuł, który wymyśliłem sam. Mężczyzna i one, bo wiem, w jakich czasach żyję. Wszyscy będą przekonani, że ja o moich kobitach. Bardzo się zawiodłem, jestem dżentelmenem, ja w nie będę opisywał swojego życia prywatnego. Nawet ksiądz na to nie zasługuje, cóż dopiero polski czytelnik. Ale ta książka taka troszeczkę terapeutyczna jest, bo są też mądrości terapeutyczne. Na przykład o tym, że dopóki się kłócimy, to się kochamy. Panowie. No to przecież to są truizmy. To akurat nie ma tam nic mądrzejszego, tylko taką głupotę musiałeś wyciągnąć. Nie, są takie... Jest, że no. Przeżył pan idealną miłość bez partnera. A, no tak, bo to takie przewrotne o przyjaźni z panem Piotrem, którego zresztą w przypływie dobrego humoru często nazywają swoją żoną. Fantastyczna przyjaźń, która sprowadzała się do tego, że on kochał moje kobiety, a ja musiałem z nimi spać. Jan Nowicki, Mężczyzna i one. To jest książka pana Jana. Można powiedzieć, takie 1000 sposobów na to, jak poderwać laskę. Ale skąd? Nie. Jak przeżyć z nią to ciężkie życie w ogóle? Jak chcę z nią dać radę? Kto by podrywał kobiety? Przecież one, tak naprawdę to one nas podrywają. Zajrzyj w swój parszywy życiorys, to się zorientujesz. Parszywy? Nie. W końcu się zaczyna poważna rozmowa. Ale jest też płytka, to nie jest audiobook, bo audiobooków pan nie pochwala. Nie, dlaczego? No, ktoś jest niewidomy, to nie chce tam słucha. No właśnie. Trzeba czytać książkę, trzeba wąchać i czytać. Ale jest też płytka z muzyką i zagrajmy może numer 8, Szulerski świat. Panie i panowie, śpiewa Jan Nowicki. Ale bez wstępu. Przegrana noc. O, także może... Leniwy wist. Wielki Szul śpiewa. To znaczy nie śpiewa, tylko to jest wyznanie astmatyka raczej. A propos, właśnie pan sobie żartuje, że pana wielbicielki można poznać po tym, że kaszlą. No tak, tak, bo dla młodych aktorów to się śmieją, to ja moje kaszlą. Albo. A jeszcze przede. Ja to nie ja, to Marcin. Ja nie kaszlę, a jestem wielbicielką. Także nie zgadzamy się tak do końca. Potem będę je szukał wśród kroplówek. Panie Janie, co pana jeszcze rusza? Polityka pana rusza? Piłka. Ale skąd? Coś ty. Przede wszystkim cieszę się, że ja sam się ruszam jako tako. Polityka nie może mi ruszać, to jest wstrętne. Trochę piłka nożna, zupy lubię, bardzo lubię zupy. No i ten, co lubię jeszcze? Pory roku, moje zwierzęta... No i tyle, no starczy. Nie, panie Janie, niech pan idzie, już ja się zakochuję. Ty się zakochujesz? A weź kaszlij. No. Moja droga. Kaszlij, zobaczmy, czy się nadajesz. Wiesz. To sprawdźmy, czy kaszel ma żadnych umikatów.